Hej, witam was w kolejnym odcinku z gry Shake Sandwicha. Dzisiaj jesteśmy na zabójcy, który wbił 354 poziom. Odbieramy wartę i zachęcam was do zostawienia łapki w górę, komentarza, subika, jeśli go jeszcze nie macie. Zachęcam też do odwiedzenia linku w opisie i fundusz wsparcia na PC-ta i Discord dla widzów. Zobaczmy, co dzisiaj dostaniemy z kalendarza. Potkę na siłę, niestety, więc tutaj nic przydatnego. Troszkę tych epików nam się tutaj uzbierało, więc widać, że był event z epikami, z misji. Kilka nawet wymieniliśmy, więc nie jest najgorzej. Tutaj dostaliśmy też jeszcze jakiś pasek, ale na razie go nie będziemy wymieniać po plus 19. Tutaj z tego co widzę nic nie ma ciekawego. No, co chce dzisiaj Wiedźma? Rękawice. O, w końcu to rękawice. Więc spoko, możemy się troszkę opróżnić. Te rękawice by były też spoko do podmiany, ale na razie zostawiamy, bo nie mają dziury. W razie zróbmy to tak. No i mamy troszkę miejsca. Troszkę miejsca jest, więc cieszymy się z tego bardzo. Jeszcze dostajemy jakiś klejnocik. Dosyć kiepski niestety. Jutro mamy twierdzę 20. Też jest fajna informacja. Tu odbieramy wszystko. Tutaj nam się budują wrota na 13. Troszkę tych surek mamy. Myślę, że możemy sobie delikatnie tego władcę podbić. Powiedzmy tak do 560. A może 570. Tak nam starczy jeszcze tych surek na dość dużo. Tym bardziej, że od piątku będzie event dłuższy. Więc tutaj coś myślę, że podziałamy. Więc spoko. Podbiliśmy władcę. Tutaj co? A, wrzuć przedmiot do magicznego podziałka 3 razy, więc nawet nie wiedziałem, a zrobiliśmy misję. Aura 15, 80 na 815, 850. Wróćmy sobie to. Epika. Dobre pytanie. A zobaczmy, co z tego wypadnie, z tego paska. Inteligencja. Plus 80. No dobra, spoko. Może być. Tutaj jaki był? 311. Dobra, dajmy czarny. I spoko. To możemy sobie rozmontować. To sprzedajmy na razie. I też opróżniliśmy się jeszcze bardziej z plecaczka. Jestem zadowolony. Także fantastycznie. Podmieniliśmy Magoi. Jeden przedmiotek i oby nam to szło cały czas do przodu. Tutaj jeszcze ten pierścionek, myślę nad wymianą, ale to jak dostaniemy jakiś czarny gemik, to sobie podmienimy albo na magu, albo tutaj na wojowniku, bo oni mają dość słabe te gemki ewentualnie. No tutaj nie. Tutaj u maga raczej bym chciał to podmienić, bo wojownik ma tam punkty życia, więc mag też tutaj tatuje na pierścionek. Więc spoko, to mamy ogarnięte. No to idziemy nakarmić pupile. I może coś uda nam się tutaj wyczarować. No tych cytrynek jeszcze troszkę mamy, więc to jest spoko. Tutaj nasz czerwonek już 55, tu nie karmimy, bo czekamy. I tutaj hydrowir już ma 93. I szlałwąż też może być nakarmiony dziś maksa. Bo 7 śliwek możemy sobie zostawić na spokojnie na hydrowira. 18 pupili w świetle, czyli ma tyle samo co my. Ciekawe w co poszedł. Mógł iść w Heraldona, więc może mieć 200. Ale no musimy spróbować tutaj tym światłem, bo raczej nigdzie indziej go nie wrócimy. Jest dzienka 96, więc raczej Heraldona nie ma. Raczej na pewno, więc tutaj powinniśmy sobie poradzić. Zaś 85. I co? Paladon 80. No to nie wróży zbyt dobrze. Chociaż 121 jednoróg, a naszego 130. No powinniśmy dać radę. Ale czy to się uda? To jest pytanie za 1000 punktów. Sporo uników, od jak zwykle tutaj
lubi się wtrącić podczas nagrywania odcinka. Mam nadzieję, że przyniesie szczęście. No, jeszcze jeden cios. Jeszcze tylko jeden cios i mamy to. Mamy to, super. Także udało się wygrać, mamy kolejną cytrynę. I to jest dobra informacja. 130 to 173, więc jeszcze nie karmimy tutaj Heraldona. Musimy sobie troszkę poczekać. Dobra, no więc w takim razie przebieramy się, idziemy na awkę. Zobaczymy, co z tej awki uda nam się tutaj wyskrować. Nie musimy żadnych lokalizacji szukać, więc po prostu bierzemy misję jak leci. I zobaczymy, co z nich tutaj będzie. Na pewno dobrze, że jest Jerzyna. Nasz Omnibun też troszkę głodny dzisiaj. 10 za 5600, fajnie. Dzięka. No i powolutku do przodu. Truskawka na już przyszłe czasy. Tutaj bronię to wymieniałem niedawno, więc nawet nie będziemy patrzeć bardzo na to. Chociaż dobrze by było też Barbarowi podmienić broń. To by było też dosyć ważne. Właśnie, zbrojowni nie ma żadnej broni takiej. Inteligencja, szczęście nie ma. Ani takiej. To moglibyśmy dać Barbarowi, bo Barbar tam już... musimy postawić. No Barbar już ma dosyć starą tą broń. 670, gdzie my tu mamy 800, więc plus 130, byśmy na spokojnie dla niego coś znaleźli. No podejrzewam, że nasze pachołki ogólnie mają takie dość stare bronie, więc dla każdego coś by tam się stało znaleźć, ale ciężko to będzie ogarnąć. Naszyjnik do rozmontowania. Możemy sobie ogarnąć go. 10 za 10, fantastyczna misja. To jest... zrezygnujemy z tego itemu mimo wszystko chyba. Broń. Item za item można dostaliśmy. Więc na razie zostawimy tą brońkę tutaj. W razie coś, to gdyby nam miejsca brakowało, to na dojaku przecież mamy miejsce na broń. Więc tutaj sobie możemy to ogarnąć. To jest niby rozmontowanie. Weźmy. Dosyć drogie to rozmontowanie, no ale sporo tych odłamków niech leci. Dobra, drugi pasek. Fajna klata. No ale na dyszce. Dobra, musimy sobie tutaj jakoś radzić bez tych itemów. Czerwona na golda raczej. Pewno. Ale pójdziemy w nią. Dlaczego by nie? Jest kolejna cytryna. Dyszka za 5 jest ok. Piątka za 2600 spoko. Jest kolejne rozmontowanko na siódemce. Dobra, weźmiemy to rozmontowanko. Zostało nam tylko jeszcze jedno rozmontowanko. Mam nadzieję, że się nie zapchamy za bardzo. O, 10 za 6. To jest git. 5 za 2400 czy 7 za 3900. Chyba siódemkę bardziej wolę. Tutaj fajny pasek, ale dzisiaj pasków wiedźma nie chce. Będziemy brać. Piątka za dwa. Słabe misje na razie w tym pasku. Dyszka, ale to nie jest rozmontowanie. Bierzemy piątkę. Nie wspomniałem na odcinku Wojownika o meczu Juventusu. No bo niestety, ale remis Juve z Wenecją 1-1. No i po 17 kolejkach Juve jest na 6 miejscu z 28 punktami. No dość kiepsko, bo prowadzący Inter ma tych punktów 40, więc 12 punktów straty. Na szczęście Napoli przegrało z Empoli. Milan zremisował tutaj z Udine. To też tak dosyć szczęśliwie, bym powiedział. Więc przeciwnicy potracili punkty jedynie co, no to właśnie ten Inter wygrał z Cagliari 4-0, to dość pewnie i poczuł na pozycję lidera. W tym sezonie no naprawdę będzie mega ciężko tutaj zająć wysokie miejsce,
O pierwszym miejscu będzie naprawdę mega ciężko pomarzyć, nawet pomarzyć, no, ale myślę, że chłopaki i tak będą się starać, mam nadzieję taką, że tutaj coś jeszcze podziałają w tym temacie. Chyba nawet losowanie Ligi Mistrzów jakoś będzie w niedługim czasie tej fazy grupowej, więc mam nadzieję, że trafimy na kogoś gdzieś takiego, kim będziemy mieli szansę go ograć i przejść dalej. Kolejna ślipka, ale to już na jutro. Tutaj siódemkę musimy wziąć. Pasek. Taki do niczego bym powiedział. Na razie niech zostanie, bo mamy trochę miejsca. Tutaj weźmiemy sobie piątkę. I tutaj też piątkę. I ustawimy sobie dwójkę. Będzie dobra. No jest spoko. Jest spoko dwójka i ostatnie piwko, które da nam dyszkę. Piątkę. Teraz chciałbym dwójkę. No jest dwójka. I ostatnie słowo należy do dwójki za 2,5 miliona. 2,8 golda. Więc spoko, możemy stawić warciochę. Już mamy 10 z ręki. To na pewno. No więc spoko, idziemy na koło. Zobaczymy, co koło przyniesie. Rękawice. Rękawice do kotła za 2 miliony. Ok. Możemy się w sumie już przebrać. Tutaj jeszcze piwka. Jest trochę drewna. Kolejny item. Taki raczej do niczego. Tylko do sprzedania. Trochę kamienia. Jest troszkę jeszcze expa. Jest złoto, tylko szkoda, że małe. To jest rozmontowanie na pewno, więc to zróbmy od razu. Trzy grzybki, na koniec exp. Więc golda dzisiaj dość mało. 10 z ręki na razie. Możemy sobie tutaj zobaczyć, no przydałoby się. Musimy tutaj zrobić ten reset. Nie ukrywam, że musimy, no bo za długo tutaj czeka na ten reset. No dobra, tu możemy sobie jeszcze tak zrobić. 4% portalu. Miłoby było. Miłoby było tutaj go dzisiaj zabić, ale to będzie pewnie dość ciężkie. Zaczniemy jeszcze. U37 Ślizgogon. Pokonałem Dendendora. Na Ślizgogona mam chyba 16%, a męczę się z nim już drugi dzień. No i to nie jest tak, że nie biję go wcale, tylko starałem się go bić dosyć często i raz zostało mu 600 tysięcy zdrowia i wtedy się nie udało, no ale będziemy sobie klikać na panie co chwilę, żeby tutaj starać się go jakoś pokonać. Tutaj sobie zróbmy tak, 600, niech tutaj się już wszystko nam zbiera. Jakie są oferty? Jest 7 days, ale troszkę za późno sprawdziłem. Bo może nawet bym go kupił, ale w sumie po co? Kiedyś tam te runki sobie zrobimy. Nie śpieszy mi się nigdzie. Myślę, że przez te runki też tak troszkę kulejemy z tymi loszkami. Ale to jest konto eko. Więc tutaj nie będziemy szarżować z tymi runami nie wiadomo jak. Po prostu będziemy sobie grać tak, jak tylko możemy. Nie będziemy tu nic raszować. Bo po co? Gramy tu czysto dla zabawy. I ja się tutaj świetnie bawię. To jest najważniejsze. A 900 to 3000. I jest git. Także to mamy. Od razu idziemy na podziemia. Powinniśmy tutaj flacko bez problemu teraz pokonać. Nawet połowę nam zbił. No tak ciężko powiedział, ale udało się zrobić 5 ataków bez problemu. Jak teraz stoimy z podziemiami? 17 miejsce podgoniliśmy troszkę. Prawie Feliura żeśmy dogonili. Więc nie ma tragedii. Więc tak, to mamy Arenka. Spróbujmy kogoś tu pokonać. Robi awkę, więc da. Spoko. Tu tyle dobrze. No i Hazardista.
to jeszcze. Klepsydry, spoko. Podażę tylko 5. A, czy ja chcę ten kamień? Mamy stówkę. No tego kamienia teraz i tak będzie nam jeszcze dosyć sporo potrzeba. Na salki, kamienia zresztą też. Ale właściwie no jutro już będziemy mieć twierdzę 20. Więc może dzisiaj sobie już odpuścimy ten kamień i pójdziemy, o, tak dał kamień, i pójdziemy sobie w duszę albo w coś innego. A 250 odłamków, duszę może, niestety nie. No to odłamki, jak dajesz odłamki, to daj. Klepsydry też są spoko, szkoda, znowu tylko 5. No dobra, jak już się tak uparłeś, to daj to ten kamień. O, 25 klepsydr i na koniec jeszcze raz klepsydry. Oj. Niestety się nie udało. No więc dobra, to mamy ogarnięte. Więc tu wszystko w karczmie zrobione. Plakat, nawet nie wiem, plakat. A, kociołek był na plakacie. Rozmontowanie zrobiliśmy. Dosyć nawet fajnie stoimy z tymi górkami. Nie ma tragedii. Może pomyślimy niedługo, żeby sobie to poulepszać na razy 7. Tak coś czuję, że dobrze by było chyba to zrobić. No ale też wypadałoby zmienić na przykład ten naszyjnik. Mam nadzieję, że na legendarnym lochu naszyjnik tam wypadnie. Najlepiej z punktami życia. Tutaj też nic do kupienia nie było. Walka popili za 2 minuty. Może tutaj jeszcze poczekamy chwilę. Na pewno jeszcze mamy do zrobienia ten portal. No więc idziemy. 96 milionów. To 16 baniek zabraliśmy. Nie za dużo. Za dużo jeszcze jest nas sporo do ataku. Więc może to zabijemy mimo wszystko. Idziemy na portal solo. 37%. Do dnia też już jest z nami chyba ponad tydzień. Tak mi się wydaje. Dobrze by było go zabić, ale to nie będzie wcale takie proste. Dobrze, że się pojawiają krytyki. Ale on jest dość mocny. Szkoda tego kryta z jego strony, bo mogliśmy go zabić. 10% zostało, no to jutro będzie 20%. Szkoda, bardzo szkoda, no ale cóż zrobić. To mamy zrobione, więc wszystko zrobiliśmy. Mam nadzieję, że zmienimy ten portal. Razu pozdrawiam sobie, nie wygląda. No i dobra, możemy się zacząć zastanawiać, co tu wysłać na Ofena. 381 poziom, 450 karmień, tutaj podejrzewam, że będzie Heraldon. I tutaj już pewnie będzie miał setkę na Heraldonie. Więc albo pójdziemy... Nie wiem. I tak mamy tu już praktycznie same dwusetki do ataku, oprócz Kedrovira. Więc czym nie puścimy, to i tak albo będzie wygrana, albo przegrana. Myślę, że pójdziemy sobie mimo wszystko ogniem, żeby ten ogień tutaj jakoś wypuścić. A później zostawimy sobie już jakieś tutaj te mocniejsze żywioły na później. W cudzysłowie oczywiście te mocniejsze żywioły. Bo teraz jak już jest walka 200 na 200, to jest 50 na 50, czy się wygra, czy się nie wygra. 20 sekund. Jeszcze sobie chwilę poczekamy, więc łapę sobie za ten czas łyczka wody. Tutaj nie uschnąć za bardzo. Dobra, dobra woda, bo mokra. No i spoko. Także myślę, że już powinniśmy móc zaatakować 4 sekundy, więc za chwilę się dowiemy, czy my wygramy tą walkę, czy nie. Ogień. Lub. Dzięka 100. No to tego trzeba było się spodziewać. Tylko co dalej? Junia 2. Lisek 100. O, to mnie zaskoczył koleda. Paladon 100. No i jednorok 135, no to dobrze, że puściłem tutaj ten ogień, bo ogarnąć wszystko bez problemu. Świetnie, mamy cytrynę,
I to jest najważniejsze. Najważniejsze halo, no tutaj to już będzie mega, mega ciężko. Dlaczego ja dostaję takich mocnych przeciwników, który ja jestem tu w 54. To dziwne. Dziwne bardzo, że ja dostaję takich mocnych przeciwników. Musieli oni też tutaj gdzieś mocno pospadać, chociaż halo jest 29. To za niego, gdybyśmy wygrali, to byśmy dostali dużo. Ale pewnie przegramy, znając moje szczęście. Okej, okay, no więc dobra, mamy tutaj wszystko ogarnięte na tej postaci. Mam nadzieję, że podobał. Postawicie tą łapkę w górę. I tak dalej. Trzymajcie się krótko. I na razie do następnego odcinka.